potwór śpi ze szczurami. Wiesz, co to znaczy? Że jesteś chujowym gospodarzem? Co? Nie. Wojna. Idzie wojna. Uważaj, Obiesiu. Niby łajza, ale kurde ma stylową. Żeby tak z niego ściągnąć. Ty możesz się sumie na dół. Nie widzisz, to wiesz mi. Jak zwykle nic ciekawego. Co? Dużo tak, elfów nie, dziś do wypędzenia. Lepiej wam, byłoby na dzień. Widzicie to, co ja? Pobawmy się w palenie wiedźmy. Witaj, Dijkstra. Jak zdrowie? Spóźniłeś. Wykonałem swoją część umowy. Przywiozłem jego łeb, jak chciałeś. Niech ktoś go zabierze. Jest przytroczony do konia. Ja też wykonałem swoją część umowy. Mam informacje, o które prosiłeś. Czego się dowiedziałeś? Szarowłosa dziewczyna z blizną na policzku przebywa gdzieś w Velen. Widziano ją w towarzystwie jakiegoś stworzenia o imieniu Janek. Nie śmiej się, ale wedle słów świadka stworzenie jest podobne do dziecka i żyje w norze w środku lasu. Pewnie Oblakini albo Jaroszek. Dziewczyna jest w Velen. Psia krew. Geralt, czy ona jest tym, kim myślę? Dzięki, Dijkstra. To były dobrze wydane pieniądze. Miło się rozmawia, ale czas na mnie. Ostrożnie z tymi mieczami. Potrzebny tu jestem jak dziewce majtki. Prędko ci do loszku, co? Tylko byś te wiedźmy przesłuchiwał. Rozterczymy.
To musi być schronienie stworzenia, o którym mówił Dijkstra. Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Trzymaj się blisko. Jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam. Chodziło mu o tę butelkę. Trzymaj. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. Zaraz, zaraz. Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż.
Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie, znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Pewnie dlatego, że nie miałem głosu. Może mieszkańcy tych chat będą coś wiedzieli. Babcia nie rozmawia z obcymi, a ty jesteś obcy. A tobie powiem? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. W porządku. Teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Ty... to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej... Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie! Nie wolno! Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień. Nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. Chodź za mną. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie! Przybywajcie na wezwanie! Marny człek przed wami stanie! Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu szcygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Niszcz bestie, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna noc?
Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się od sołtysa ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczarów. Skoro tak gadacie... Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Thank you.
Ślady wilczych pazurów. Muszę się tu rozejrzeć. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Pokaż się. Chcę porozmawiać. Kim jesteś? Odejdź. 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 Wiedziałeś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą, mogę być galopem, mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Nie wierzę ci, duchu. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko na twoich słowach. Nie dasz się mnie krzywdzić. Przeciw tobie stanie potęga natury. Ja będę żyła. Yeah.
Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. Wiedźmy, czy jak je nazywasz panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Oto jej zapłata. Przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Velen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Rzeczywistość jest ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, przynieś. Miałaś czynić, nie oglądać. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna! My się włosy, tak na nie mówią. Chudzina, wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnomrna, uparta i samolubna. Poparzyła mnie? Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie tak, jak było. Opowiemy, kawalerze. Wiedziałyśmy, że przyjdzie ktoś nas wykoi. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać. Jako mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Ma prosto w nasze ręce. Starsza krew! Krew nauczycielki.